Cześć, witajcie, witam serdecznie. Słuchajcie, nagrałem tutaj już ostatnio, jak widzieliście na kanale, no sporo odcinków. Pojawiają się pytania, pojawiają się jakieś sugestie. Za wszystkie wiadomości bardzo dziękuję. No jest mi niezmiernie miło, że tak się to rozwinęło, że tutaj tyle osób się zebrało. Dzisiaj taki odcinek taki wyjaśniająco informacyjny, czy jak to nazwać w ogóle, bo nawet nie wiem. Chodzi o komentarze. Słuchajcie, acz temat też bardzo ważny, tak? Na pewno będę wrzucał więcej filmów, obiecuję Wam. Fajne interakcje się tutaj nawiązały. No jestem bardzo zadowolony z tego. Chcę Wam dzisiaj tylko przedstawić taką kwestię, no i ciekawą, i nieciekawą, bo kurczę, ciężki temat jest. Dostałem wiadomości w różnych po prostu jakby konfiguracjach, w różnych jakby kierunkach zmierzające. Chodzi o... Ja to rozwinę w kolejnych odcinkach, nie chcę dzisiaj Was akurat zanudzać, ale tak wspomniałem, będzie tego więcej, będzie bardziej tematycznie. Też zależy od Was, jak napiszecie, w jakim kierunku mam to zrobić tutaj i nagrywać, ale na pewno ja czuję, że powinienem nagrywać, powinienem tutaj o tym mówić i działać w tym kierunku. Więc tak, pojawia się wiele komentarzy, wiele wiadomości. Przytoczę dwa wątki bardzo ważne. To są wiadomości akurat z ostatniego tygodnia i z, no to tak łącznie by było ostatnie dwa tygodnie, powiedzmy. Słuchajcie, pewna dziewczyna czy tam kobieta napisała po prostu do mnie, że no dziękuję bardzo za takie informacje, że wie, że coś tam niby, że domyśla się, że coś tam widzę i w ogóle, ale się bardzo martwi o to, chodzi o tą powódź, o to, co powiedziałem w swoim jednym filmie, że jest bardzo zmartwiona i smuci się, gdy patrzy na swojego, bo nie pamiętam dokładnie wiadomości, muszę sobie jeszcze raz przeczytać, ale na swoje dziecko patrzy i się martwi. Jak matka, tak? Trafiła na mój kanał, na mój film. Jest to też związane z innymi komentarzami, że ktoś tam pisał, że straszę ludzi, że no źle robię i tak to odniosłem wrażenie. Rozwinę ten temat bardzo, bo chciałbym Wam tyle dzisiaj powiedzieć, ale kurczę, tutaj moje takie... Dobra, jedziemy dalej. To jest pierwsza wiadomość taka ważna, pierwszy kierunek. Oczywiście tutaj odpisałem, jakiś tam kontakt był, na pewno jeszcze więcej opowiem o tym. A druga sprawa, druga strona medalu, to takie komentarze bardzo ważne, o których też nagram film, też to zrobię. Pojawiła się wiadomość kogoś z Anglii chyba, czy który już mieszka w Polsce, nie pamiętam, bo tam było więcej tych wiadomości, było więcej wiadomości. Już teraz nie pamiętam, ale ja sobie to wszystko przejrzę jeszcze raz. Słuchajcie, jest teraz godzina, jak ja to nagrywam, jest godzina 23:38, jest późno. Też jestem po pracy trochę zmęczony, ale słuchajcie, czuję potrzebę i działam. Pojawiły się wiadomości takie, że ktoś przeczuł, miał jakieś wizje, miał sny, pokrywające się tutaj z moim jakby przeczuciem, z tym, co powiedziałem o tej powodzi, o tym kataklizmie, o tych wojnach. Ktoś napisał, że jest za granicą, się pytał, czy ma wracać do Polski, czy coś w tym kierunku robić. Ktoś napisał mi nawet, że wrócił już do Polski z zagranic, nawet chyba Anglii, bo też jakieś miał przewidzenia, czy coś w tym stylu. No słuchajcie, jestem zdumiony takimi wiadomościami, naprawdę. Są dla mnie szokiem. Zaznaczam jedną rzecz, że ja nie jestem jakimś wielkim prorokiem. Ostatni komentarz na moim
Mogę wejść nawet zaraz. Wam, nawet mogę wam poczytać, tylko że. No już patrz, słuchajcie tego, nie? Ja wam teraz przetłumaczę ostatni komentarz, który trafił na mój kanał 21 godzin temu akurat. To było dosyć. Odgrzewa pan stare kotlety, mówi pan, że nie jest jasnowidzem, ale jak widać przekonanie w pana zachowaniu. Że to, co błądzi, bo tu pisze bladzi, to co błądzi w pana umyśle, to nic, tylko przyszła rzeczywistość. Trochę samokrytyki. No tak, ja tak powiedziałem, że się nie poczuwam. To jest akurat film o koronawirusie, ten pierwszy, co tak rzuciłem po tych moich wizjach, przeczuciach. Słuchajcie, ja się nie uznaję tutaj za jakiegoś jasnowidza, bardziej za osobę wizjonera nawet nie, aczkolwiek do wizjonera tobie chyba najbliżej. Miałem po prostu taką wizję, miałem takie przeczucia. Było tego wiele, nawet w parę dni. Co jeszcze bym chciał powiedzieć? Ciężki temat, ciężkie pytanie akurat, nawet się na to nie przygotowałem teraz. Słuchajcie, jasnowidz, taka osoba, która przewiduje przyszłość, to się moim zdaniem po prostu zajmuje zawodowo, zajmuje się po prostu w życiu codziennym, tak? Ja tego nigdy nie stosowałem. Miałem bardzo silne po prostu poczucia i postanowiłem nagrać, powiedzieć o tym, co poczułem, co widziałem, bo to było niezwykłe i tyle. Więc mówię wam tylko po prostu w takim jakby stopniu, że miałem wizję jakiejś przyszłości, miałem więcej poczuć, które się zaczęły sprawdzać i to będę rozwijał, ale nie uznaję się teraz po prostu za jakąś osobę, nie wiem, z jakimś niewiarygodnym darem czy cokolwiek. Myślę, że wiele osób, które już nawet do mnie pisało, miało jakieś dziwne wizje, przeczucia, sny, które się stały rzeczywistością, więc moim zdaniem wiele osób ma takie po prostu zdolności i tylko nie każdy umie sobie w to odkryć albo w to uwierzyć, po prostu o to chodzi. No i dobrze, pomijając ten komentarz, jak powiedziałem, to się wszystko wiąże z moimi tutaj przeczuciami, o czym miałem mówić. Powiedziałem wam o wiadomości, że tak tam ktoś się bał i ktoś mnie też osądził o to, że straszę ludzi, a druga wiadomość, a przy drugi ten kontekst był taki, że kurczę, zamyśliłem się o tym koronawirusie i o tym filmie, kurczę, o tej, to nawet chyba odgrzewa pan, nawet nie wiem, czy ta kobieta nie pisała jakaś. Druga kwestia tych kataklizmów. No i to właśnie to chodzi o to, że tak, co mogę powiedzieć. Cała kwestia dzisiejszego filmu jest taka, że po prostu moim zdaniem otrzymałem jakiś dar po prostu od Stwórcy, od Boga. Wiem, że On istnieje, wiem, że jest i to jest niepodważalne dla mnie. Jestem w tym przekonany, może sobie gadać kto chce, co chce, gdzie chce i jak chce. Oczywiście pod filmami nawet widać, kto tam co pisze i w ogóle, jakie ma przecież zdanie na ten temat, tak? No i słuchajcie, pojawiły się takie przeczucia, pojawiły się ciekawe rzeczy, które w jakimś stopniu rozwijają. Mam wiele innych przeczuć, jakichś no, ciekawych tematów jeszcze do powiedzenia. Na pewno opowiem niedługo, ale słuchajcie, ja jestem zdania takiego, że dostałem po prostu, dostałem takie zdanie od Boga. Zadanie od Boga, po prostu powiedzenia o tym wszystkim. I też w jakimś stopniu ratowania ludzi, ostrzeżenia ludzi, jak powiedziałem. Jest to ciekawe dosyć, jest to no, niezrozumiałe też dla części oczywiście ludzi, dla części tutaj oglądających. Ale ja dostałem takie zadanie, jestem tego przekonany i tyle. Powiedziałem o swoich wizjach, no wizjach, tak, no nie. Aha, jeszcze słuchajcie, no bo też ja sobie to spiszę, przepraszam, że takie to wszystko chaotyczne może czasami jest. Spiszę sobie tematy, które chciałbym sobie poruszyć, może bardziej opowiem o tym. Nie będę czytał, tylko sobie jakieś wątki zaznaczę, tak. No też jeżeli chodzi o tą wizję, z tym rokiem 2024 jestem absolutnie przekonany i to się zdarzyło w takim mocnym po prostu
takim mocnym jakby, wiecie, takim poczuciu i to jest no niewiarygodne dla mnie. Jest to zadanie, tak? Jest to zadanie od Boga, żebym działał po prostu, działał tutaj w kierunku też ratowania, ostrzeżenia ludzi przed krzywdą, jaka im się ma stać. I to jest dla mnie... Jestem trochę śliwy, jak wiem o tym. Nie myślałem, że nigdy, że nagram takie coś, będę o tym w ogóle gadał. Jeszcze 3 miesiące temu, no, to nie było w ogóle opcji takie coś, żeby o tym może mówić. Tak samo o zmarłych. Powiedziałem już wiele. Miałem kontakty, miałem mocne sygnały. No jest to po prostu tak no niewiarygodne, jest to tak rzeczowe, jest to takie mocne, że tak mi się to po prostu pokazywało, że ta dusza po prostu istnieje po śmierci. Ciało umiera, ale dusza istnieje. No jest to niewiarygodne. Jak powiedziałem w ostatnim filmie, czy w przedostatnim, już teraz nie pamiętam, mam takie przeczucia, mam takie jakby, coś mi się tak w głowie jakby tam roi, jak to wszystko wygląda, ten cały świat. Jeszcze rozwinę, jeszcze powiem wam więcej. Czekam właśnie na wasze sugestie, bo to jest też bardzo ważne. Jestem tylko jak taki jeden umysł po prostu tutaj, który do was mówi, stara się przekazać jakieś informacje, tak? Więc co najważniejsze, dostałem takie zdanie. Jest to dla mnie zaszczyt moim zdaniem. No i trzeba działać, tak? Kolejne filmy już niedługo. Będzie często, będzie dużo. Słuchajcie, cieszę się, że jesteście, że oglądacie ten film po prostu. To jest moje szczęście i tak samo jak mam tutaj, mamy klub nasz BKP, powiem w skrócie, już nie będę tutaj wciągał naszego klubu, naszej organizacji, która jest dla mnie no, jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Chodzi o te interakcje właśnie z ludźmi, to jest najważniejsze. Dziękuję za oglądanie, słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, hejka.